to ja, Bajkotworek. Bardzo się cieszę, że mnie słyszycie. Dla tych, co mnie nie znają, przedstawię się. Jestem skrzatem, który uwielbia tworzyć bajki. I bardzo wam dziękuję za wszystkie inspiracje, które przysłaliście. Było mi bardzo trudno się zdecydować, więc postanowiłem losować. I dzisiejsza bajka będzie naprawdę super. Jej głównym bohaterem będzie Eskimos Eurydek, który całkiem od niedawna mieszka na Hawajach. Marzy o tym, by nie odczuwać już nigdy zimna, bo bardzo boi się mrozu. Jesteście gotowi? Zaczynamy. Za siedmioma górami, za ośmioma lasami żył sobie od niedawna na Hawajach Eskimos Eurydek. O, właśnie się pojawił. Eurydku, wstawaj. Wstawaj, kochanie, bo się spóźnisz. Spóźnisz do pracy. Ubierz się ciepło, opatul. No, jest słońce, piękny słoneczny dzień, ale nie można się narażać. No, gotowy jesteś? Oj tak, ja zaspałem. Zaspałem, o nie. No to szybko, bo się spóźnisz do pracy. O tak, dziękuję, mamo. Pa, pa. Pa, pa. Znowu spóźnię się do pracy, bo tak dobrze w ciepłym łóżku mi się śpi. Uwielbiam, kiedy słońce świeci. Wiedział, że szef baru, pan Łobada, bardzo nie lubi spóźnialskich. Eurydku, znowu? No wiesz ty co, ludzie tutaj stoją, czekają, aż będą mogli zjeść kukurydzę. Zobacz, jak im ślina cieknie. Kukurydza! 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 Już, już, spokojnie, spokojnie. Przepraszam, bardzo przepraszam, ale było tak cieplutko w moim domku, że bałem się, że zmarznę. Musiałem się cieplutko ubrać. No wiesz co, Rytku, a co ja z tobą mam? Idźże w takim razie do chłodni po kukurydzę. I przynieś się i tak z 3 kartony. Dobrze. O nie, do chłodni. Chłodnia była najbardziej nieulubionym miejscem Eurydka w całym barze.
Po to właśnie przyjechali z rodziną na Hawaje, żeby nigdy nie musieć już odczuwać mrozu. Dlatego każde wejście do chłodni napawało Eurytka przerażeniem. O nie! O nie! Boję się! Boję się! Boję się, że zmarznę! A muszę tam iść! Jeszcze dziś, inaczej zostanę zwolniony. O nie, o nie, boję chłodni się. To jak w zamrażarce z lodem. Co mogę zrobić? Ratunku. Założyłem rękawiczki, założyłem ciepły polar, założyłem kurtkę, nauszniki, czapkę. Chyba jestem gotowy. Otwieram te drzwi. Eurydek rozpaczał i desperował tak za każdym razem, kiedy musiał wejść do chłodni. Zostawmy go więc na moment przy tej czynności, bo to może zająć chwilę czasu, a wróćmy do gabinetu pana Łobady, do którego przyszedł ktoś, kto nie do końca lubił Eurydka. Panie Łobada! Tak, tak, słucham. Ja już nie mogę. Przecież to jest nie do pomyślenia. Pan trzyma tu tego Eskimosa. A przecież on się w ogóle nie stara. Ja wczoraj zamówiłem dużą kukurydzę i dostałem... Pan zobaczy, w czym on mi to przyniósł. Taka mała filiżaneczka, kubeczek. Przecież to jest na dwa kęsy. O rety, nie spodziewałem się, że to takie rzeczy się dzieją tutaj w moim barze. Niestety. Czy nie ma pan innych pracowników? Ja bym go natychmiast pognał stąd. No, tak się składa, że to mój jedyny pracownik. Każdy inny zmienił pracę. Po drugiej stronie plaży jest taki bar, który mnie podkupuje wszystkich moich pracowników, ale... Bar po drugiej stronie plaży? Tak. Interesujące. Ale to może ja panu dam w takim razie jakąś zniżkę. Na masełko na kukurydzę. Taki kupon. Będzie pan miał kupon na kukurydzę masełkową. Dobrze, tym razem zapomnę o całej sytuacji, ale proszę, żeby miał go pan na oku. Ależ oczywiście, no, ja nie chciałbym stracić klienta. Ale zaraz. Czy to pan Juliusz? Pan! Przecież pan jest znany na całych Hawajach. Jak mnie pan rozpoznał? No po tej fryzurze, tak jak mi zamigotała w oku. Dobrze, mogę zdjąć już to przebranie. To ja. Pan Juliusz. We własnej osobie. Pan uwielbia naszą kukurydzę? Ach, to moja słabość. Starałem się do tej pory nie przyznawać, dlatego jestem tu incognito. Proszę, żeby zachował pan te informacje dla siebie, że tu byłem. Ależ oczywiście, taka persona telewizyjna tutaj u nas w barze, to nie wyjdzie poza ten bar. I póki ja jestem świadkiem tego baru i szef tego baru, to nie wyjdzie. Jak ja jestem świadkiem i szefem.
Tak? Ach, przepraszam. Ja do Juliusa. Kochanie, załatwiłeś już te kukurydze? Tak. Mam kupon na masło. Na masło. Przecież ja się odchudzam. I powtarzam ci przez cały ten czas. Nie tuczy kukurydza na zimno, więc miałeś załatwić dzióbeczku, żeby zawsze serwowano nam lodowatą kukurydzę. Świeżo z chłodni. Powiedz, że załatwiłeś i twoja Jessica nie będzie musiała znowu się smutkować. No słyszy pan! Słyszy pan, co ja mam? Pan na pewno załatwi. Pan jest takim przedsiębiorczym przedsiębiorcą, panie Łobada. Ale oczywiście. Zimna, mrożona kukurydza. Jak najzimniejsza, taka prosto z chłodni. Najlepiej, żeby pańscy pracownicy nosili ze sobą takie przenośne chłodnie, które chłodziłyby te kukurydze przez cały czas. Wtedy zachowam na dłużej młodość i linię i przeprowadzę koleżanki. Właśnie, jak się ten Eurydek wykaże w końcu czymś. Właśnie. Oczywiście, to nie jest najmniejszy problem. Absolutnie. Raz, dwa, załatwię sprawę. Będzie, nawet zamówię więcej tych przenośnych chłodni. Zawsze będą zimne kukurydze. Cudownie. To my czekamy na plaży. My czekamy, mówiłam ci, dziubasku. A przepraszam. Dziubasku, przez cały czas, że ten pan załatwi sprawę. Nie. I że możesz zainwestować w rozwój jego baru. Zainwestować? Tak. Julius szuka jakiegoś stałego źródła zarobku. Przecież gwiazdą telewizji raz się jest, a raz się nie jest. I chciałby zainwestować w jakiś bar na plaży. To akurat w mój, a nie w tej konkurencji po drugiej stronie. Jeżeli tylko wyjdzie pan naprzeciw potrzebom klientów. Oczywiście. No to przyjdziemy jutro, żeby sprawdzić, jak się ma zimna kukurydza. To dzisiaj nie zjemy? No dobrze, chodź już. Do widzenia. Do widzenia, do zobaczenia, jak najprędzej. W końcu uśmiechnęło się do mnie szczęście. Po tylu latach. Uśmiechnęło się do mnie szczęście. Po tylu latach będę miał Alfa wspaniały bar. Będę miał go tutaj. A mój konkurent naprzeciwka nie będzie go. Przenieśmy się do chłodni. O, jak to zimno. Jestem sam. Nie. Jestem strażnikiem chłodni. Nikt ci nie mówił o moim istnieniu? Wejdź, proszę. Śmiało! Wchodzę, ale nie śmiało. Niech zgadnę. Przyszedłeś po kukurydzę. Tak! Ona jest w najzimniejszej części chłodni. Jeszcze zimniejszej niż ta? Na samym końcu, w najbardziej lodowatej skrzyni. Tam jest mróz. Przecież jesteś dobrze ubrany. Nic ci się nie stanie. Jak zimno. Chodź. Chodź za mną. Idę. Jak się rozgrzać, kiedy tak zimno? Po prostu chodź trochę szybciej. Jak będziesz tuptał żwawiej, wtedy zrobi ci się od razu cieplej.
No już prawie jesteśmy. Ale jednak coraz zimniej. O nie. Eurydek trochę się martwił, bo jeszcze nigdy nie spotkał strażnika chłodni i tak naprawdę za jego głosem zapuścił się znacznie głębiej niż kiedykolwiek wcześniej. Na szczęście już wkrótce zobaczył wielką skrzynię kukurydzy. Chciał ją podnieść, ale... Nie! Nie możesz jej stąd wynieść. Otwórz ją, tylko uważaj. Jak otworzysz, powieje naprawdę chłodem. Ale jeżeli będziesz się bał, to możesz nie przetrzymać takiego zimna, więc spróbuj pokonać swój strach. Pokonać swój strach? Jak to się robi? Nie wiem, ja się strasznie boję chłodu. Już czuję, że zamarzam. O nie! Żeby pokonać swój strach, trzeba po prostu z nim się zmierzyć. Więc otwórz śmiało skrzynię. Nie dam rady! Nie dam rady! Eurydek odwrócił się na pięcie i uciekł w przerażeniu. Tak myślałem, że mu się nie uda. W takim razie... dostarczę kukurydzę do innego baru. Myślę, że stamtąd znajdzie się jakiś śmiałek, który zdoła otworzyć tę zimną skrzynię. Biedny Eurydek opuścił chłodnie w pośpiechu, ale jeśli myślał, że czeka go na zewnątrz ciepłe przyjęcie, bardzo się mylił. Proszę pana, nie było już kukurydzy. Proszę? Przecież tam mamy poskładowaną kukurydzę. Wiesz, mamy ją i pełno. Przecież... Widać, trzeba zamówić. Eurydku. Panie Łobada! Panie Łobada, tak. Jesteśmy gotowi. Za chwilę wchodzimy na żywo. Czy wszystko jest dopięte na ostatni guzik? Jeszcze tylko kukurydza, ale to naprawdę formalność. Łódku, tam na dół aresztu, przynieś mi tą kukurydzę raz, dwa na jednej nodze. Byłem na dole, no byłem. No dobrze, może źle spojrzałem, no. Biegnę. Łódku, masz tutaj moje rękawiczki, one zawsze mi pomagały. Może będzie ci łatwiej. Dziękuję. A tutaj zaraz przyjadą jeszcze takie chłodziarki, takie przenośne, więc mam nadzieję, że będziesz w stanie to wszystko zrobić. Tak, na pewno. A jakie chłodziarki? A takie, bo kukurydza musi być ciągle zimna, ciągle chłodna. Nawet jak wyniesie się ją z chłodni, to nadal musi być chłodzona, bo tutaj jest wszędzie ciepło. A ciepło jest tym, co musimy powstrzymać. Jak to? Ciepło jest cudowne. Przecież... muszę? Tak. No dobrze. Musisz, Eurydku. No dobrze, to wracam. Eurydek znowu wszedł do chłodni, ale jak dobrze słyszeliście, strażnik chłodni całą kukurydzę przeniósł gdzie indziej, więc nasz biedny Eskimosek nie znalazł ani jednej kolby. Eurydku, gdzie się podziała kukurydza? Nie wiem, naprawdę jej nie ma. Wszedłem tam znowu, chociaż bardzo niepewnie. I już byłem przygotowany, że ją wezmę. Ale nie było. W ogóle nie było. Pewnie ten strażnik. Strażnik chłodni. Czuję zapach
Zapach złych myśli i mojego przeciwnika zda przeciwka! To na pewno jego sprawka. Ja wszędzie go rozpoznam. Moja kukurydza musiała trafić do niego. Przepraszam, szefuniu, bo my już tutaj jesteśmy bardzo gotowi. Wszystko jest rozstawione, światła się świecą. Tutaj ten, no nie możemy dłużej czekać. Wchodzimy na wizję, czy nie wchodzimy na wizję? Trzeba, ja wyjdę i nagram wstęp, zapowiedź taką. Tutaj, a zaraz, bo 10 minut i naprawdę wszystko 10 minut, będzie dobrze. Tak pan mówi, od godziny nie mamy tutaj czasu. No, panie Łobada, bo zmarnuje pan ten program. Ludzie przed telewizorami czekają. Nie może tak być, no po prostu nie może. Albo pan wychodzi, no, albo się zgijamy. To ja wychodzę, zapowiadam. Eurydyku, leć do paru naprzeciwko i przenieś moją kukurydzę. Uwaga! Bez niej nie wracaj. Światła, kamera, akcja, panie, gdzie pan jest? Już wychodzę. Tymczasem w barze naprzeciwko plaży. Także, panie Ksawery, tak jak się umawialiśmy, wystraszyłem go. I tak bał się zimna, ale za tę kukurydzę i za to, co zrobiłem dla pana, podwójna stawka. No, jestem w stanie rozważyć tę propozycję, ale skąd mogę mieć pewność, że plan się powiódł? No oczywiście, że się powiódł. Przywiozłem na przyczepie skrzynię z kukurydzą. Jest bardzo zimna, taka, jaką uwielbiają klienci. Dobrze, mam nadzieję, że ta knajpa zostanie w końcu zamknięta i raz na zawsze będę miał z nią spokój, że wszyscy klienci przyjdą do mnie. Ha! Ale będzie pan ode mnie systematycznie kupował kukurydzę. Podwójna stawka, systematyczne kupowanie. Oto dzięki mnie zostanie pan jedyny na rynku. Ktoś puka. Halo! O, to ten. Czy ktoś tam jest? Proszę wejść. Dzień dobry. Czy mają państwo kukurydzę? O! Ja pana znam. Pan jest strażnikiem chłodni. Zgadza się. Ale ponieważ nie odebrałeś kukurydzy, znalazłem innego klienta, tak więc kukurydzy już nie mam. Zgadza się, kukurydza jest moja. W czym mogę pomóc? O nie! Ja potrzebuję tej kukurydzy. Za późno właśnie dobiliśmy interesu. No, to niesprawiedliwe. Przecież tę kukurydzę trzeba było zdobyć własnymi rękami. No ale zabrakło ci odwagi. Eurydek odszedł z niczym. Wiedział dobrze, że w barze pana Łobady nie czeka go ciepłe przyjęcie. Nie wiedział, co ma zrobić, więc klapnął sobie na pryzmę piachu na plaży i oddał się niezbyt wesołym myślom. Będę musiał wrócić na biegun i na mróz. Znowu będę mroził i oglądał lód. Co powie mama, która też lubi ciepło? Zawiodłem ją jako syn, nie dałem rady, toż to wstyd. Wygrał lęk.
Jacek, zobacz, ktoś tutaj płacze. Jej. Rzeczywiście. Ach, czemu płaczesz? No, aha, bo... Dzień dobry, bo po prostu będę musiał wrócić na biegun, do mrozu. Ale to dlaczego płaczesz? Bo ja bardzo boję się zimna. No, ale dlaczego musisz wrócić? Straciłem właśnie pracę. Nie dałem rady wejść do chłodni po kukurydzę mrożoną. Ojej. Ciężka sytuacja. Agata, tak. Czy my możemy jakoś pomóc? Nie wiem, wiesz, ja jestem Agata, to mój brat Jacek, a ty? A ja jestem Eskimosem. A, i to wszystko. No dobrze, to Eskimosku? Tak. Ja też się kiedyś bardzo bałam ciemności, wiesz? I zawsze przybiegałam w nocy do mamy, żeby sprawdziła, czy pod łóżkiem nie ma jakiegoś potwora. I wtedy Jacek mi pomógł. Tak. Tak, umiem pomagać czasem. Tak. Ale powiedział mi bardzo mądre słowa. Tak, powiedziałem jej wtedy. Proste, mądre słowa. Nie bój się. Czasami strach opanowuje cię i nie wiesz, co masz zrobić. Pamiętaj jednak o tym, że swój strach możesz przerobić. Wystarczy sobie powiedzieć, że ten potwór spod łóżka bardzo mięciutki jest, że jest jak poduszka i od razu nie boisz się. To takie proste? Czasami trochę prób potrzeba. No nie, Jacek? Zgadza się. Za pierwszym razem nie wychodzi. Ale jak już nabierzesz wprawy, to będzie super ekstra. Więc powiedz sobie, pojeździć po śniegu. Tak, można nawet się porzucać śnieżkami, chociaż to już jest taki level wyższy dla tych, co się już naprawdę nie boją. Czasem za mocno rzucasz. No wiem. Faktycznie. Tak, jeżeli ja sobie poradziłam, to ty też sobie poradzisz. Nie, Jacek, powiedz mu to, co powiedziałeś mnie i będzie dobrze. Tak, powiedziałem, nie bój się, choć razem sprawdzimy, czy jest czego się bać. Razem. Razem? Razem. To może pójdziecie ze mną? Możemy? Do chłodni. Ale super. No fajnie. Fajnie. Co prawda strażnik zabrał wszystko, co tam było, ale może coś tam jeszcze jest. Panie Ksawery, a więc tak, tu jest ta skrzynka dla pana. Prawie cały towar. Tam jeszcze jedna nieduża mi została. Oczywiście, gdyby się zdarzyło, że przyszedłby ten od Łobady, no bo mam z nim kontrakt i otworzył tę skrzynię, to musiałbym sprzedać po tej pierwotnej cenie, ale myślę, że nie zdobędzie się na odwagę. Więc wszystko zapewne trafi do pana, tylko resztę przywiozę jutro. Myślałem, że to już wszystko.
No, prawie wszystko, no ale tak jak mówiłem, tamten to... Nie. Wszystkiego się boi. Nie będzie podwójnej zapłaty. O stałych dostawach możemy jeszcze rozmawiać, ale podwójnej zapłaty za brak plajty u konkurencji? No ale ma pan tutaj 40 kilo kukurydzy. Tam zostało 5, więc i tak ma pan większość. Nawet jak tamtą zabiorą, to szybko zjedzą, a następne transfery przyjadą za 2 dni. Tak rozmawiając, poszli w sobie tylko znanym kierunku, zostawiając skrzynię w chłodni, do której podeszli wkrótce Eurydek, Jacek i Agatka. To tutaj! Z tego, co mi powiedziałeś, Eurydku, to wychodzi mi, że ten strażnik chłodni chciał ci zrobić test. Wtedy nie otworzyłeś i uciekłeś, no to teraz musiałeś przyjść trochę dalej, ale to taki właśnie taka misja jest, taki, jak w grach. Takie wyzwanie. No, więc nie bój się, otwórz tę skrzynię i zdobądź skarb. Dobrze, zobaczcie, mam też rękawiczki. Super, a ja ci jeszcze dam mój szalik. Jakimś cudem zaplątał się w walizce. Dziękuję. No dobrze. No, to nie bój się i naprzód idź. Nie boję się i idę naprzód. Eurydek zadowolony pobiegł jak na skrzydłach do pana Łobady, który siedział zdruzgotany przed swoim barem. Się pakują! Pakują się! Powyłączali kamery, światła pogasili. O, ile ja mówiłem o swoim życiu całym, o studiach mówiłem. Jakich miałem wykładowców na studiach, o czym ja miałem mówić innym. O, już na pracę magisterską. Halo! Mam kukurydzę. Kukurydek? Całkiem zmrożoną. Szybko! Zatrzymać te wozy! Wracajcie tutaj! Wracajcie! Eurydku, daj mi kukurydzę! Proszę! Przyjechały te maszyny chłodzące! Szybko! Wkładajmy je w maszyny i wołajmy te gwiazdy telewizji! Chodź, chodź! O, kukurydza jest! Fantastycznie! No dobra, proszę pana, to w takim razie jeszcze raz zaczniemy nagrywanie, prawda? Ale niech już pan nie nudzi o tych swoich studiach i swoich egzaminach, jak pan może w ogóle je pamiętać. Tylko mówi o kukurydzy i o innowacji, no. No. A to co to jest? To jest ten główny dostawca? No to panie Agato, niego pani przypudruje tutaj troszeczkę, niech mi się nie świeci, tak? Ten i też przed kamerę. Ale nie udało nam by się bez moich pomocników. Jacek, Agatka. Dzień dobry. Tworzymy wspaniały zespół. Tak, i jakby pan szukał obnośników kukurydzy na plaży, to my możemy. Mamy dużo wolnego czasu, póki jesteśmy na wakacjach. Tak, zgadza się. A ja mam takie pytanie, czy ci wszyscy ludzie z telewizji, to oni lubią zimną kukurydzę rzeczywiście?
No tak, tak mówili. Dlatego jest ten program, żeby zaprezentować wspaniały produkt, zimną kukurydzę. Oto ona, specjalnie zmrożona w specjalnie zaprojektowanych maszynach chłodzących. Ludzie mogą też oczywiście przychodzić tłumnie jak najbardziej, ale tutaj mamy dwójkę prezenterów, którzy jako pierwsi będą kosztować mój produkt. Jak wam smakuje? No więc... jest fantastyczne! Bawimy się... Przednio. Tak, atmosfera jest gorąca. Zawsze, mimo wszystko. Tak. Więc zachęcamy do przybywania do baru pana Łobady na kukurydzę zimną jak lód. No, ale ta ciepła też będzie. Zaraz, to jest... Jakaś pomyłka, nie ma w ogóle Wyłączamy kamerę, wyłączamy, stop nagranie, nie ma w ogóle... To wy chcecie mi zrobić niedźwiedzią przysługę. Nie, panie Łobada, umówmy się. Pan Julius nas wynajął, nie? Jego dziewczyna, Jessica, chce mieć zimną kukurydzę, ale umówmy się, no kto ją będzie jadł? Ona i jej cztery koleżanki. Jeżeli nie chce pan wypaść z rynku, no to tutaj... niech pan ich nie słucha. Nie ma tutaj w ogóle ludzi, nikt nie przyszedł, ja tu zawsze miałem tłumy. Wszyscy przychodzili na moją wspaniałą, smaczniutką... Pachnącą masłem kukurydzę. No, pachnącą masełkiem roztopionym kukurydzę. No widzi pan, no to ma pan sam dowód. Bez sensu, wracamy do korzeni. Zrobi pan ciepłą kukurydzę? Eurytku. Możemy robić i ciepłą... i zimną. Możemy robić różną kukurydzę. Tak. Słodką i słoną. Dla Agaty ciepłą i słoną, dużo soli. Tak. A dla Jacka też ciepła, tylko nie gorąca i z masełkiem. Wiesz co lubię. Tak właśnie zrobi. Genialne, Eurytku. Uratowałeś mi biznes. Gdzie ja miałem głowę? Ja byłem zaślepiony wizją sławy i zimna. A nawet nie zauważyłem, że obok mnie był po prostu ktoś mądry i prawdziwy. Wszyscy razem. Wszyscy razem tu. Wszyscy razem. Będziemy pracować wspólnie. Wszyscy razem. Wszyscy razem. Wszyscy razem tu. Wszyscy razem tu. Będziemy wspólnie kukurydzę robić. Kukurydzę. 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 Będziemy sprzedawać ją na każdej postaci. Bo Jacek zawsze mówi razem. Razem, razem. Razem najlepiej działać jest. Od tej pory Eurytkowi wszystko działo się jak najlepiej. Nie bał już się mrozu. Powiedział, że można sobie z nim poradzić. A pan Łobada o wiele częściej go słuchał. I tak skończyła się ta historia. Ale pewnie jesteście ciekawi, co się stało z Ksawerem i strażnikiem chłodni. No cóż, kukurydza najpierw przez pana Łobadę była uczciwie zapłacona, więc słusznie Eskimos Eurydek zdobył się na odwagę i wyciągnął ją z chłodni. Pan Ksawery przeniósł się do innego miasta i tam otworzył swój bar. Strażnik chłodni poszedł za nim, a pan Łobada zatrudnił innego, bardziej uczciwego. Już niedługo kolejne słuchowiska specjalnie dla was. Wypatrujcie nas na Facebooku, bo będziemy potrzebowali znów od was takich cudownych i wspaniałych inspiracji. Do usłyszenia!